Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Generalnie nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Jest rok 1664. Jesteśmy w holenderskim Harlemie. Dookoła nas tętni życie. Harlem przeżywa w tej chwili swój złoty wiek. Dlaczego? Dlatego, że niecałe 30 lat temu Holendrzy ostatecznie pokonali Hiszpanów i powstała Republika Zjednoczonych Prowincji. To pokonanie Hiszpanów było dla Europy mniej więcej takim szokiem, jakby Wisła Płock pokonała Real Madryt. A wiecie doskonale, jak jest w piłce nożnej. Ale jest jedno miejsce w Harlemie, w którym jest w tej chwili bardzo, bardzo cicho. To Udemannenhuis. Nie wiem, czy dobrze wymawiam po holendersku. Jeżeli wam się nie podoba, proszę bardzo tam napisać komentarze. Po polsku więc będę mówił, to jest dom dla starych mężczyzn. Po środku jego głównej sali przechadza się pewien 80-letni mężczyzna, który bynajmniej wcale tam nie mieszka. Jego celem jest sprzedanie pewnego obrazu. Czeka na swoje zleceniodawczynie. One są bardzo surowymi kobietami. Muszą zdecydować, czy przekażą całkiem dużą sumę guldenów dla niego, a dla niego jest to niezwykle ważne. Kim są te zleceniodawczynie? To regentki tego domu, czyli krótko mówiąc osoby, które tu rządzą. A on? To Frans Hals, jeden z najważniejszych malarzy holenderskich XVII wieku. Człowiek, o którym będę dzisiaj opowiadał, a także o tej niezwykłej tajemnicy, która wiąże go z tymi regentkami oraz z tym domem, z którym na zawsze już pozostanie powiązany. Bohaterem tego odcinka Tajnej Historii Sztuki jest obraz portretujący regentki domu dla starych mężczyzn w Harlemie. Nosi on nazwę, to może was zaskoczy, Portret regentek domu dla starych mężczyzn w Harlemie. Dlaczego ten obraz jest niezwykły w twórczości Halsa? Dlaczego jest tak istotny i w jaki sposób dom dla starych mężczyzn wiąże się z jego życiem? Otóż powiem wam dlaczego. Przecież wiadomo, że nie powiem. Przecież skończyłbym cały odcinek, tak? No więc powiem później. Franz Hals był facetem z jajami. Sprowadził na ten świat 11 dzieci. A poza tym większość czasu spędzał w harlemskich knajpach. Jakie znaczenie ma tutaj, moi drodzy, to, że ma 11 dzieci i te knajpy? Otóż ma znaczenie fundamentalne także dla tego obrazu. A może teraz czas na portret Franza Halsa, a nawet autoportret. Proszę bardzo, oto on. Tak Franz Hals wyglądał w sile wieku. Całkiem nieźle, przyznacie, jak na czas bez fitness klubów. Ale jego autoportretów jest niewiele, właściwie tylko 3, co jest generalnie dziwne. No dziwne jak na portrecistę, bo na przykład taki Rembrandt van Rijn z sąsiedniego Amsterdamu malował swoje portrety taśmowo. Być może rzeczywiście w młodości sądził, że wygląda jak Brad Pitt, ale pod koniec powinien już przestać, bo bardziej przypominał imperatora z Gwiezdnych Wojen. W każdym razie Franz Hals zdecydowanie bardziej wolał malować ludzi, których spotykał w knajpie. Pijaków, ludzi szalonych, ludzi dziwnych i ludzi nietypowych, takich jak na przykład Male Babbe, mówiąc po polsku Baśka Wariatka. No tak, oczywiście, teraz słyszę wasze krzyki. Hej, facet, nie wiemy, jak wygląda Baśka Wariatka. Nie ma problemu, potem wam to pokażę. Teraz pokażę wam dla odmiany akt urodzenia Franza Halsa. Spokojnie, proszę nie regulować smartfonów, nie wyrzucajcie ładowarek ani waszych laptopów. Otóż po prostu nie wiemy, kiedy urodził się Franz Hals. Być może w 1580, a może w 1583 roku. Nigdy nie zostałby znanym holenderskim malarzem, gdyby nie to, że opuścił rodzinną Antwerpię. Właściwie jego opuszczono, bo miał wtedy raptem 3 latka. Być może, a może 4. W każdym razie jego ojciec, kupiec sukienny, wyprowadził się z Antwerpii, zdobytej właśnie przez Hiszpanów, do Holandii, gdyż był protestantem. I w ten sposób Hals mógł zostać Holendrem. A może jednak opowiem wam o tym, co Hiszpanie zrobili z Antwerpią, na przykład o takiej hiszpańskiej furii? Albo nie, poproszę eksperta, bardzo znanego historyka, profesora doktora Hubb. 17 sierpnia 1585 roku, po trwającym ponad rok oblężeniu, wojska hiszpańskie wkroczyły do Antwerpii. Mieszkańcom zaproponowano prosty układ.
4 lata na pozamykanie swoich spraw i wyjazd z miasta, z czego większość z nich skorzystała. Duża ich część udała się wówczas do Amsterdamu, który stał się stolicą Republiki Holandii. Teraz chyba rozumiecie, dlaczego życie w Antwerpii dla protestantów nie było za specjalnie ciekawe. I dlatego właśnie Hals został malarzem holenderskim. Pominę w tej chwili większość szczegółów historycznych z jego życia, bo jak mówił mój ukochany chiński filozof Mistrz Tang, zbyt dużo szczegółów historycznych powoduje to, że jest zbyt dużo szczegółów historycznych. W każdym razie Hals został malarzem holenderskim i zaczął od portretów. Na tych portretach zresztą bardzo dużo zarabiał, a potem zaczął rozwijać gatunek, który nazywamy holenderskim portretem grupowym. Otóż ten właśnie obraz jest takim portretem, ale do tego jeszcze wrócę. Teraz zaś nawiążę do tego, dlaczego kochali go impresjoniści. Otóż impresjonizm jest, no nie wiem, czy wiecie, na czym polega impresjonizm. Teraz historycy sztuki mnie zamordują, gdyż powiem o tym dosłownie w dwóch zdaniach. Impresjonizm polega na tym, że malowało się barwę, emocje, uczucie i światło. Generalnie obraz impresjonistyczny z daleka wygląda jak całość, za to kiedy podejdziemy bliżej, są to małe pociągnięcia pędzla, plamki i tak dalej. Tak właśnie było również u Halsa. W drugiej połowie życia odstawił na bok tą holenderską gładkość, to, że oni wyrównywali wszystko, że odmalowywali najmniejszy kawałeczek najmniejszego kwiatka, a czasami nawet ptaszka. Hals zaczął to ignorować mniej więcej po 1640 roku. Zaczął malować te swoje impasty, wiem, brzydkie słowo, ale malować te swoje impasty, kłaść grubo farbę. Odpuścił sobie tła, a w pewnym momencie zaczął być impresjonistyczny. Niemożliwe? Możliwe. Ale niestety historia jest bezlitosna, co potwierdzi profesor dr Hub. Potwierdzam. Tematy, które Hals najbardziej kochał, to, tak jak już wspominałem, ludzie chwytani w knajpach, chwytani w nocnym życiu Harlemu. Byliście już pewnie na niejednej tego typu imprezie. Nie byliście? Naprawcie to. Na imprezę w knajpie nigdy nie jest za późno. Dlaczego Hals tak lubił knajpy? Uwielbiał bowiem wyłapywać w nich ludzi, którzy są na marginesie społeczeństwa. Pijaków, włóczęgów, cyganów i właśnie takiego kogoś jak Male Babbe, Baśka Wariatka. Okej, dobra. Proszę bardzo. To ten obraz. Dzisiaj byście się do niej raczej nie przysiedli w knajpie. Przyjrzyjcie się właściwie dlaczego. Pijana, brudna, dzika. Hals musiał złapać za szkicownik w tej chwili, kiedy ją zobaczył, bo raczej nie sądzę, żeby miał w szynku ze sobą sztalugi i zestaw płócien. Uchwycił ją w najbardziej charakterystycznym momencie, w którym była w tym lokalu. Na tym obrazie widać w ogóle wszystkie cechy Halsa, które pokochali impresjoniści. Zresztą ja też, przyznam się szczerze. Interesuje go człowiek. Tylko człowiek. Żadnych widoków, scen biblijnych, mitologicznych, żadnych dodatków. On i model. Reszta nie ma znaczenia. No dobra, ale co ona ma do tych surowych, dystyngowanych pań z domu dla starych mężczyzn? Wbrew pozorom Baśka Wariatka ma całkiem dużo wspólnego z portretem tych surowych regentek domu dla starych mężczyzn w Harlemie. Otóż był to już ten okres, kiedy Franz Hals zaczął zdecydowanie ograniczać swoją paletę barwną. Wszystkie kolory, takie drastyczne kolory, zaczęły z niej znikać. Robiło się coraz bardziej monochromatycznie. Generalnie dużo czerni. A tą czerń kochał Van Gogh. Sam doliczył się 24 odcieni czerni na obrazach Franza Halsa. Tak, to prawda. Jedni mówili jednak o tym, że Hals malował w ten sposób tylko dlatego, że coraz bardziej biedniał, a czarny kolor i jego odcienie były dużo bardziej tanie. Cóż, Hals nie był specjalnie dobry w oszczędnościach bankowych, a słowo lokata prawdopodobnie było mu kompletnie nieznane. Dlatego w roku 1652 nastąpił krach, spowodowany między innymi tym. Statko dzieci i żona do wykarmienia i ubrania to było całkiem spore wyzwanie, tym bardziej, że Hals właściwie wszystkie pieniądze wydawał na browar i wino. W czasie licytacji jego majątku, bo oczywiście zbankrutował, odkryto
tak ważne rzeczy jak troszeczkę pościeli, szafa, stół i 5 obrazów. Generalnie nic ponadto nie miał. Między innymi dlatego zbliżamy się znowu do naszego tytułowego obrazu, gdyż bardzo mu w drugiej części życia zależało na tym, ażeby każdy obraz sprzedać. I teraz przenosimy się do domu dla starych mężczyzn. System holenderskich domów dla starych ludzi jest czymś, co zaskakiwał wtedy Europę. Generalnie to właśnie Holendrzy potrafili stworzyć miejsca, w których stare kobiety, wtedy uważano kobietę po 50 za starą, a także starzy mężczyźni mieli gdzie się schronić. Harlemskie stare miasto można w tej chwili właściwie przemierzać osobną mapą od jednego do drugiego zachowanego domu dla starych ludzi. Były bardzo różne, menonickie, kalwińskie albo luterańskie, bardzo skromne, przypominające wiejską zagrodę, albo bardzo eleganckie, wyglądający jak pałac. Tak właśnie jak nasz dom dla starych mężczyzn. Zarządzali nimi regenci albo regentki. Zarządcy dbali o finanse, prawidłowy stan ksiąg, ale także i, uwaga, obyczajne zachowanie pensjonariuszek i pensjonariuszy. Reguły były bardzo twarde. Na noc, którą latem ustalano na godzinę 8, a zimą na 7, wszyscy byli zamykani na 3 spusty, a raz w tygodniu mogli chodzić po mieście i zbierać datki. Oczywiście żadnego alkoholu, żadnych szaleństw, żadnych imprez, ani grania w Counter-Strike'a do późna w nocy. I teraz przechodzimy w końcu do naszego obrazu. Obrazu, który muszę wam powiedzieć, kiedy go pierwszy raz zobaczyłem 2 lata temu, zafascynował mnie całkowicie. Można by powiedzieć nawet, że od pierwszego wejrzenia. Widzicie tutaj 4 regentki domu dla starych mężczyzn w Harlemie. Kim były takie regentki? Były to członkinie najbardziej szanowanych rodów w Harlemie. Ich mężowie byli bogaczami, posiadali wielkie interesy, byli także politykami, należeli do Rady Miasta. Krótko mówiąc, kobiety te miały prawo, no być może miały prawo sądzić, że mogą prowadzić biednych mężczyzn, starszych i osamotnionych, ku prawdziwej szczęśliwości, ku Bogu, mówiąc krótko. Dlatego były tak bardzo surowymi osobami. Dość przerażające są te regentki. Gdyby miały się mną opiekować, czułbym się troszeczkę jak przedszkolak, którym opiekuje się Mike Tyson. No, przynajmniej jeżeli chodzi o wyraz twarzy. Co jest tak bardzo fascynującego w tym obrazie? Po pierwsze, jest to portret grupowy, a w przypadku portretów grupowych w Holandii płaciło się od łebka. Jako że każdy płacił od swojego portretu, każdy również wymagał, ażeby być jak najbardziej wyraźnie namalowanym. Co więc fascynuje nas w tym obrazie? Twarze, ale i ręce. Zwróćcie uwagę najpierw na twarze. Trudno ten obraz nazwać radosnym portretem. Żadnego XVII-wiecznego Photoshopa, żadnych filtrów z Instagrama. Sądzę, że regentki dzisiaj nie wrzuciłyby go na swoje Insta albo Facebooka, no bo te social media nie znoszą prawdy o człowieku. A na tym obrazie one są takie, jakie są naprawdę. Poorane twarze, zmarszczki, zimne, zacięte miny. No i właśnie te dłonie. Spójrzcie na te dłonie. Właściwie portret regentek domu dla starych mężczyzn w Harlemie mógłby pozostać moim zdaniem na samych dłoniach. One są po prostu genialne. Hals miał wtedy ponad 80 lat. Był już po znaczącym bankructwie, dlatego bardzo zależało mu na tym, ażeby ten obraz sprzedać. A mimo to pokazał te regentki w zdecydowanie nieciekawy sposób. Może zawarł tam też pewną złośliwość, bo jedyną osobą, która wygląda dość sympatycznie, jest ich służąca. Może to była taka ucieczka Halsa do dawnych czasów, kiedy portretował zwykłych ludzi i właśnie tę zwykłą kobietę chciał pokazać jako kogoś, kto jest dla niego ważniejszy niż lodowate przedstawicielki wysokich kręgów Harlemu. Hals zmarł w 2 lata po namalowaniu obrazu regentek. I zmarła też pamięć o nim. Przez bardzo długi czas nikt nie pamiętał Fransa Halsa, aż do roku 1869, kiedy Theodor Theophil Bürger, bynajmniej nie Hamburger, odkrył go ponownie i od tego momentu rozpoczął się triumfalny marsz malarstwa Fransa Halsa, który trwa zresztą do dziś. Franz Hals był malarzem wyjątkowym, co do tego chyba jesteście pewni po tych kilkunastu minutach wspólnej podróży po XVII-wiecznym Harlemie. Przynajmniej 15 malarzy holenderskich można nazwać ludźmi, którzy byli pod bezpośrednim wpływem malarstwa Halsa. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka. Otóż mniej więcej 200 lat później Hals przyjął jeszcze kilkunastu swoich uczniów. No oczywiście nie tak całkiem bezpośrednio, ale przecież mówiłem o tym, że Hals malował impresjonistycznie. To właśnie nim byli zachwyceni tacy artyści jak Monet, Manet, a także Whistler czy Courbet. To wielkie nazwiska, ale nazwisko Halsa jest równie wielkie i
Bardzo cieszę się, że mogłem Wam o nim opowiedzieć. Hals kochał Harlem. Harlem też go ukochał. W 1666 roku Franz Hals zmarł i został pochowany w największym kościele harlemskim, czyli kościele świętego Bawona. Doczekał się jeszcze dwóch całkiem fajnych rzeczy. Otóż jeden z kraterów na Merkurym został nazwany jego imieniem, a jego twarz znalazła się na banknocie 10-guldenowym. Już go nie znajdziecie, bo w tej chwili wszędzie są euracze. Ale historia jest bezlitosna, co potwierdzi nasz ekspert, profesor doktor habilitowany, czyli bardzo znany historyk. Potwierdzam. Serdecznie dziękujemy naszemu ekspertowi. Historia faktycznie jest bezlitosna, bo zapisała imiona regentek, a nie zapisała imienia tej sympatycznej, jakże miłej, służącej. Tak to już niestety jest. Franz Hals pozostał już na zawsze powiązany z domem dla starców w Harlemie, bo dzisiaj mieści się tam jego muzeum. Muzeum jego imienia. Jakże to wszystko uroczo się toczy w tym naszym życiu. Aha, i na koniec jeszcze ta tajemnica zemsty, o której mówiłem na samym początku. Otóż są ludzie, którzy twierdzą, że Hals namalował tak mocny i drastyczny portret grupowy regentek, dlatego że mieszkając tam spotkał się z ich naprawdę niesympatyczną surowością. Otóż Franz Hals nigdy nie mieszkał w domu dla starych mężczyzn w Harlemie. Dobranoc. Albo do widzenia. Generalnie nie wiadomo, kiedy to pójdzie.